Albert Kami, Obcy Część druga Natychmiast po moim aresztowaniu byłem wielokrotnie przesłuchiwany. Ale ograniczano się do sprawdzenia danych tożsamości, co nie trwało długo. Za pierwszym razem w komisariacie moja sprawa zdawała się nie interesować nikogo. Ale w osiem dni później, przeciwnie. Sędzia śledczy spoglądał na mnie z ciekawością, lecz na początku spytał mnie tylko o nazwisko i adres, mój zawód, datę i miejsce urodzenia. Potem chciał wiedzieć, czy wybrałem już sobie adwokata. Przyznałem się, że nie i zacząłem wypytywać go, czy to jest konieczne. Dlaczego? powiedział. Odpowiedziałem, że uważam moją sprawę za bardzo prostą uśmiechnął się, mówiąc. Jak kto uważa? Jednakże jest takie prawo, jeśli pan sam nie wybierze adwokata, przydzielimy go z urzędu. Poczytałem to za wielką wygodę, iż sprawiedliwość zajmuje się takimi drobiazgami. Powiedziałem mu to. Zgodził się ze mną i dodał, że prawo jest dobrze pomyślane. Z początku nie traktowałem go poważnie. Przyjął mnie w pokoju z zapuszczonymi storami, na biurku stała tylko jedna lampa, oświetlając fotel, na którym mnie posadził, podczas gdy sam pozostał w cieniu. Czytałem już podobny opis w którejś z książek i wszystko wydało mi się inscenizacją. Lecz po naszej rozmowie przyjrzałem mu się i zobaczyłem wysokiego mężczyznę o delikatnych rysach ciemno-niebieskich, głęboko osadzonych oczach miał długie, siwe wąsy i obfitą, prawie białą czuprynę. Wydał mi się bardzo rozsądny i na ogół biorąc sympatyczny, pomimo nerwowych tików zniekształcających usta. Wychodząc, chciałem uścisnąć mu rękę, ale w porę przypomniałem sobie, że zabiłem człowieka. Nazajutrz odwiedził mnie w więzieniu adwokat. Był niski i krępy, dość młody, ze starannie przylizanymi włosami. Mimo upału, siedziałem bez marynarki, był w ciemnym ubraniu, sztywnym kołnierzyku i oryginalnym krawacie. W szerokie biało-czarne pasy. Położył na łóżku teczkę, którą trzymał pod pachą, przedstawił mi się i powiedział, że przestudiował moje akta. Sprawa była drażliwa ale nie wątpił w powodzenie, jeśli mu zaufam. Podziękowałem, a on powiedział przejdźmy do istoty rzeczy. Usiadł na łóżku i oświadczył, że zostały zebrane informacje o moim życiu osobistym. Wiedziano, że moja matka niedawno umarła w przytułku. Przeprowadzono więc wywiad w Marengo. Funkcjonariusze śledztwa dowiedzieli się tam, że dałem dowody nieczułości w dniu pogrzebu mamy. Pan rozumie... Powiedział adwokat. Krępuje mnie pytać pana o te sprawy, ale to ma wielkie znaczenie. I byłoby ważnym argumentem dla oskarżenia, gdybym nie potrafił w tej sprawie niczego wyjaśnić. Chciał, żebym mu pomógł. Spytał, czy cierpiałem tego dnia. To pytanie bardzo mnie zdziwiło, i pomyślałem, że czułbym się ogromnie zawstydzony, gdybym musiał je komuś zadać. Jednakże odpowiedziałem, że nieco odwykłem od stawiania sobie pytań i trudno mi będzie wyjaśnić te sprawy. Oczywiście kochałem mamę, ale to o niczym nie świadczy. Wszystkie zdrowe istoty życzyły sobie mniej lub bardziej śmierci tych, których kochały. Tu adwokat przerwał i zdawał się być bardzo wzburzony. Kazał mi przyrzec, że nie powiem tego ani na przesłuchaniu, ani u sędziego śledczego. Jednakże wyjaśniłem mu, że mam taką naturę. Moje potrzeby fizyczne mącą często moje uczucia. W dniu pogrzebu mamy byłem bardzo zmęczony i senny. Także nie zdawałem sobie sprawy z tego, co się działo. Jedyne, co mogę powiedzieć na pewno, to, że wolałbym, żeby mama nie umarła. Ale mój obrońca sprawiał nadal wrażenie niezadowolonego. Powiedział, To nie wystarcza. Zastanowił się. Spytał, czy może powiedzieć, że tego dnia zapanowałem nad swymi uczuciami. Powiedziałem, nie, bo to nieprawda. Spojrzał na mnie jakoś dziwnie, jak gdybym budził w nim lekki wstręt. Powiedział prawie ze złością, że dyrektor i pracownicy przytułku będą w każdym razie przesłuchani w charakterze świadków i że to może przybrać dla mnie bardzo niemiły obrót. Zwróciłem mu uwagę, że ta historia nie ma związku z moją sprawą. Odpowiedział, że zaraz widać, że nie miałem nigdy do czynienia ze sprawiedliwością. Odszedł, jakby zagniewany. Chciałem go zatrzymać i wyjaśnić, że potrzebuję jego życzliwości nie dlatego, by być lepiej bronionym, ale najprościej mówiąc, po ludzku. Widziałem, że przede wszystkim wprawiam go w zakłopotanie. Nie rozumiał mnie i był na mnie trochę zły. Pragnąłem zapewnić go, że jestem taki jak wszyscy, zupełnie taki sam jak wszyscy. Lecz w gruncie rzeczy nie przyniosłoby to większego pożytku, więc z lenistwa dałem temu spokój. Niedługo potem znowu zaprowadzono mnie do sędziego śledczego. Była druga po południu i tym razem jego gabinet zalany był światłem, które zaledwie tłumiła lekka zasłona. Było bardzo gorąco. Prosił, żebym usiadł i oświadczył ogromnie uprzejmie, że mój obrońca wskutek nieprzewidzianych przeszkód nie mógł przyjść. Ale miałem prawo nie odpowiadać na jego pytania, póki obrońca nie będzie przy tym obecny. Odrzekłem, że mogę odpowiadać sam. Nacisnął palcem guzik na stole. Wszedł młody protokolant i usadowił się tuż za moimi plecami. My obaj usiedliśmy w fotelach. Przesłuchanie rozpoczęło się. Najpierw powiedział, że mówiono mu o mnie jako o człowieku zamkniętym i milczącym. Chciał wiedzieć, co o tym sądzę. Nie mam nic ważnego do powiedzenia, więc milczę. Uśmiechnął się tak, jak za pierwszym razem, i uznał, że jest to najlepsze wyjaśnienie, a potem dorzucił zresztą to nie ma żadnego znaczenia. Umilkł, przyjrzał mi się i, raptownie wróciwszy do tematu, mówił bardzo szybko. Interesuje mnie przede wszystkim pańska osoba. Nie bardzo wiedząc, co chciał przez to wyrazić, nic nie odpowiedziałem. W pańskim postępku są pewne rzeczy, których nie pojmuję. Jestem pewien, że pan pomoże mi je zrozumieć. Odparłem, że wszystko było bardzo proste. Nakłonił mnie, żebym mu opisał ten dzień. Opisałem więc znowu to wszystko, o czym mu już raz mówiłem: rajmund, plaża, kąpiel, awantura, znowu plaża, źródełko, słońce i pięć strzałów z rewolweru. Po każdym zdaniu mówił: tak jest, tak jest. Kiedy doszedłem do leżącego ciała, przytaknął, mówiąc: dobrze. Męczyło mnie powtarzanie tej samej historii. Zdawało mi się, że nigdy w życiu nie mówiłem tak dużo. Po chwili milczenia wstał i powiedział, że chce mi pomóc, że zainteresowałem go i z pomocą boską będzie mógł coś dla mnie zrobić. Ale przedtem chce mi jeszcze zadać kilka pytań. Bez żadnego przejścia spytał, czy kochałem mamę. Powiedziałem, owszem, tak jak wszyscy. A urzędnik, który do tej pory stukał miarowo w maszynę, musiał pomylić klawisze, gdyż zawahał się i zaczął od początku. Po czym sędzia, znowu pozornie bez logicznego związku, spytał, czy oddałem tych pięć strzałów bezpośrednio jeden po drugim. Zastanowiłem się i stwierdziłem, że najpierw strzeliłem tylko raz, a w kilka sekund potem następne cztery razy. Wtedy powiedział: Dlaczego odczekał pan chwilę między Pierwszym a drugim strzałem. Raz jeszcze zobaczyłem czerwoną plażę i poczułem na czole słoneczną spiekotę. Tym razem nic nie odpowiedziałem. W ciszy, która nastąpiła, sędzia zdradzał oznaki podniecenia. Usiadł, zmierzwił włosy, oparł łokcie o biurko i pochylił się ku mnie z dziwnym wyrazem twarzy. Dlaczego? Dlaczego strzelił pan do leżącego ciała? Tu znowu nie potrafiłem odpowiedzieć. Sędzia przesunął ręką po czole i zmienionym głosem powtórzył pytanie. Dlaczego? Musi mi pan powiedzieć, dlaczego? Ciągle milczałem. Nagle wstał, wielkimi krokami przeszedł na koniec gabinetu i otworzył szufladę segregatora. Wyjął z niej srebrny krucyfiks, potrząsnął nim, zbliżając się ku mnie. Głosem kompletnie zmienionym, niemal drżącym zawołał: Czy Pan Go poznaje, tak, jego? Powiedziałem: Oczywiście. Wówczas zaczął mówić bardzo szybko i namiętnie, że on wierzy w Boga, i w jego przekonaniu, żaden człowiek nie jest na tyle winien, by Pan Bóg nie mógł mu tego przebaczyć, lecz trzeba aby przez swą skruchę stał się jak dziecko o duszy nietkniętej, gotowej do przyjęcia wszystkiego. Pochylił się cały nad stołem, wymachiwał krucyfiksem niemal nade mną. Prawdę mówiąc, nieuważnie śledziłem jego wywód przede wszystkim dlatego, że było mi bardzo gorąco i że w pokoju były wielkie muchy, które siadały mi na twarzy, a poza tym trochę się go bałem. Jednocześnie zdawałem sobie sprawę, że to jest śmieszne, bo ostatecznie to ja byłem zbrodniarzem. Tymczasem on ciągnął dalej. Zrozumiałem mniej więcej, że jego zdaniem był tylko jeden niejasny punkt w moich zeznaniach: fakt, że odczekałem chwilę, nim strzeliłem po raz drugi. Wszystko inne było w zupełnym porządku, tego jednak nie rozumiał. Chciałem mu powiedzieć, że nie ma racji obstając przy tym. Ten ostatni szczegół nie miał aż tak wielkiego znaczenia. Ale przerwał mi. I stając, jakby na baczność, upomniał mnie po raz ostatni, pytając, czy wierzę w Boga. Odpowiedziałem, że nie. Usiadł oburzony. Powiedział, że to niemożliwe, że wszyscy ludzie wierzą w Boga, nawet ci, którzy odwracają się od jego oblicza. Jest tego pewien i gdyby przyszło mu kiedyś w to zwątpić, jego życie nie miałoby już sensu. Czy pan chce? Wykrzyknął, żeby moje życie nie miało sensu. Byłem zdania, że to nie moja sprawa. I powiedziałem mu to, ale on wyciągnął już ponad stołem krucyfiks i, podsuwając mi go pod oczy, krzyczał nierozumnie. Ja, ja jestem chrześcijaninem i proszę go o darowanie wszystkich twoich win. Jak możesz nie wierzyć, że cierpiał za ciebie? Od razu spostrzegłem, że mówi mi na ty, ale miałem go już dosyć. Upał wzmagał się z każdą chwilą, jak zawsze, kiedy chciałem uwolnić się od kogoś, kogo słuchałem z trudem, taki teraz zrobiłem potakującą minę. Ku memu zdumieniu triumfował. Widzisz, widzisz, mówił. Prawda, że wierzysz i oddasz mu się w opiekę? Oczywiście, odpowiedziałem raz jeszcze. Nie. Opadł na fotel. Sprawiał wrażenie bardzo zmęczonego. Milczał chwilę, podczas gdy maszyna, podążająca bez przerwy za naszym dialogiem, ciągnęła jeszcze ostatnie zdanie. Potem przyjrzał mi się uważnie i trochę smutno wyszeptał. Nie widziałem nigdy równie zatwardziałej duszy jak pańska. Zbrodniarze, których przyprowadzano do mnie, zawsze płakali przed tym wizerunkiem boleści. Chciałem odpowiedzieć, że działo się tak, ponieważ to byli zbrodniarze. Ale pomyślałem, że ja także byłem jak oni. To była myśl, do której nie mogłem się przyzwyczaić. Potem sędzia podniósł się, jakby mi dawał znak, że przesłuchanie zostało skończone. Spytał mnie jeszcze tylko z tym samym znużonym wyrazem twarzy, czy żałuję mego czynu. Zastanowiłem się i powiedziałem, że to, co odczuwam, jest raczej pewną. Przykrością, a nie prawdziwym żalem, odniosłem wrażenie, że mnie nie zrozumiał. Ale tego dnia sprawy nie posunęły się już dalej. Potem jeszcze wiele razy odwiedzałem sędziego, tylko już za każdym razem w towarzystwie mego obrońcy. Ograniczali się do precyzowania poszczególnych punktów moich poprzednich zeznań, albo też sędzia roztrząsał z adwokatem stopień mego obciążenia. Ale w gruncie rzeczy w tych momentach wcale się mną nie zajmowano. W każdym razie ton przesłuchań ulegał stopniowo zmianie. Wyglądało na to, że sędzia przestał się mną interesować i że w pewien sposób zaklasyfikował moją sprawę. Nie mówił więcej o Bogu i nigdy nie widziałem go tak wzburzonym jak w tym pierwszym dniu. W rezultacie nasze stosunki stały się bardziej kordialne. Kilka pytań. Krótka rozmówka z moim obrońcą i przesłuchanie skończone. Moja sprawa, wedle określenia sędziego, szła swoim trybem. Czasem, gdy rozmowa miała bardziej ogólny charakter, włączano mnie do niej. Zaczynałem swobodnie oddychać. Nikt w tym czasie nie traktował mnie źle. Wszystko było tak zwyczajne, tak dobrze uregulowane i prowadzone z takim umiarem, że ulegałem dziwnemu wrażeniu, Iż stałem się członkiem rodziny. I mogę powiedzieć, że po upływie jedenastu miesięcy śledztwa zdumiewało mnie prawie to, że jedyną moją radością były owe szczególne chwile, gdy sędzia klepał mnie po plecach, odprowadzając do drzwi swego gabinetu i mówił Na dziś koniec, panie Antychryście. Po czym oddawano mnie w ręce żandarmów. Są rzeczy, o których nigdy nie lubiłem mówić. Kiedy dostałem się do więzienia, zrozumiałem po paru dniach, że nie będę lubił mówić o tym okresie mojego życia. Później nie pojmowałem już tych oporów. W pierwszych dniach właściwie nie byłem w więzieniu. Oczekiwałem niejasno jakiegoś nowego wydarzenia. Wszystko zaczęło się dopiero po pierwszej i jedynej wizycie Marii. Od dnia, gdy otrzymałem jej list, pisała, że nie pozwalają jej więcej mnie odwiedzać, ponieważ nie jest moją żoną. Od tego dnia poczułem, że w celi jestem u siebie i że moje życie tutaj się zatrzymało. W dniu mojego aresztowania zamknięto mnie najpierw w izbie, w której było już wielu zatrzymanych, przeważnie Arabów. Na mój widok zaczęli się śmiać. Potem spytali, co zrobiłem. Powiedziałem, że zabiłem Araba. Umilkli, ale w chwilę potem zapadł wieczór. Objaśnili mi jak trzeba rozłożyć matę na której miałem spać. Zwijając jeden jej koniec można było zrobić wezgłowie. Całą noc pluskwy biegały mi po twarzy. Po paru dniach umieszczono mnie samego w celi gdzie spałem na drewnianej pryczy. Miałem tam kibel i żelazną miednicę. Więzienie leżało w górze miasta i przez małe okienko mogłem widzieć morze. Pewnego dnia, gdy stałem uczepiony krat z twarzą wyciągniętą ku światłu, wszedł strażnik i powiedział, że ktoś przyszedł mnie odwiedzić. Pomyślałem, że to Maria. Rzeczywiście to była ona. Idąc do rozmównicy, minąłem długi korytarz, potem schody, na koniec jeszcze jeden korytarz. Wszedłem do bardzo dużej sali, oświetlonej przez szerokie okno. Sale przecinały wzdłuż, Duże, wysokie kraty, dzieląc ją na trzy części. Między dwiema kratami rozciągała się przestrzeń ośmiu do dziesięciu metrów, która dzieliła odwiedzających od więźniów. Na wprost mnie zobaczyłem Marię. Była w sukience, w paski i miała opaloną twarz. Po mojej stronie znajdowało się z dziesięciu więźniów, przeważnie Arabów. Marię otaczały mauretanki, Stała między dwiema odwiedzającymi, małą, czarno ubraną staruszką o zaciśniętych ustach i grubą kobietą z odkrytą głową, która mówiła coś bardzo głośno, żywo gestykulując. Z powodu odległości między kratami, odwiedzający i więźniowie musieli prawie krzyczeć. Gdy wszedłem, zgiełk głosów rozbrzmiewających wśród wysokich, nagich murów i. Ostre światło, które płynęło z nieba po szybach, wlewających się do sali, wszystko razem przyprawiło mnie o rodzaj zawrotu głowy. Moja cela była cichsza i ciemniejsza. Dopiero po paru chwilach oswoiłem się z tym. W końcu jednak dostrzegałem każdą twarz rysującą się wyraźnie w pełnym świetle. Spostrzegłem również, że na skraju korytarza, między dwiema kratami, siedział strażnik. Większość więźniów, Arabów, podobnie jak ich rodziny, przykucnęła na wprost siebie. Ci nie krzyczeli. Mimo wrzawy udawało im się porozumiewać cichym głosem. Ich stłumiony szept, dobywający się z dołu, stanowił jakby nieustanny akompaniament dla rozmów krzyżujących się ponad ich głowami. Spostrzegłem to wszystko bardzo szybko, podchodząc do Marii. Przywarła już do krat, śmiejąc się do mnie całą twarzą. Wydała mi się bardzo piękna, ale nie umiałem jej tego powiedzieć. No, powiedziała bardzo głośno. No, widzisz. Czy czujesz się dobrze, czy masz wszystko, czego ci potrzeba? Tak, wszystko. Umilkliśmy. Maria uśmiechała się ciągle. Tęga kobieta wrzeszczała coś do mego sąsiada, prawdopodobnie męża. Rosłego faceta o jasnych włosach i otwartym spojrzeniu. Był to dalszy ciąg uprzednio rozpoczętej rozmowy. Janka nie chce go wziąć, krzyczała na całe gardło. Tak, tak, mówił mężczyzna. Powiedziałam jej, że go odbierzesz, jak wyjdziesz, ale ona nie chce go wziąć. Maria krzyknęła ze swego miejsca, że Rajmund przesyła mi pozdrowienia. Odpowiedziałem, dziękuję. Ale zagłuszył mnie sąsiad, który pytał, czy on czuje się dobrze? Jego żona roześmiała się mówiąc: Nigdy nie czuł się lepiej. Mój sąsiad z lewej, młody chłopak o delikatnych rysach twarzy, nic nie mówił. Zauważyłem, że stał na wprost małej staruszki i że oboje wpatrywali się w siebie w napięciu. Ale nie mogłem obserwować ich dłużej, ponieważ Maria krzyknęła, że nie trzeba tracić nadziei. Powiedziałem: Tak. Jednocześnie patrzyłem na nią i miałem ochotę uścisnąć poprzez suknie jej ramiona. Miałem ochotę dotknąć tej cienkiej tkaniny i niezbyt dobrze wiedziałem na co mógłbym mieć nadzieję, jeśli nie na to. Ale Maria z pewnością chciała mi powiedzieć to właśnie, bo uśmiechała się nadal. Widziałem już tylko blask jej zębów i małe fałdki wokół oczu. Znowu krzyknęła. Wyjdziesz i pobierzemy się. Odpowiedziałem: Tak myślisz? Ale głównie dlatego, żeby coś powiedzieć. Wtedy bardzo szybko i wciąż bardzo głośno powiedziała: że tak, że zostanę uniewinniony i że, że będziemy się jeszcze razem kąpać. Ale obok jakaś kobieta wrzeszczała, że zostawiła koszyk w kancelarii. Wyliczała, co do niego włożyła. Trzeba sprawdzić, bo wszystko drogo kosztuje. Mój drugi sąsiad i jego matka ciągle patrzyli na siebie. W dole nie ustawał szept Arabów. Światło zdawało się pęcznieć za oknami. Czułem się trochę chory i miałem ochotę odejść. Hałas męczył mnie, ale z drugiej strony chciałem jeszcze korzystać z obecności Marii. Nie wiem, ile znowu minęło czasu. Maria mówiła mi o swojej pracy i uśmiechała się bez przerwy. Szepty, krzyki, rozmowy krzyżowały się ze sobą. Jedyną wysepkę ciszy stanowili ten młody człowiek i ta staruszka ciągle w siebie wpatrzeni. Zaczęto po trochu wyprowadzać Arabów. Prawie wszyscy umilkli, gdy pierwszy wyszedł. Mała staruszka zbliżyła się do krat i w tej samej chwili strażnik dał znak jej synowi. Powiedział: Do widzenia, mamo. A ona wsunęła rękę między dwa pręty i pożegnała go długim, powolnym skinieniem. Gdy odchodziła, wszedł jakiś mężczyzna z kapeluszem w ręku i zajął jej miejsce. Przyprowadzili jakiegoś więźnia i zaczęła się ożywiona rozmowa, prowadzona półgłosem, gdyż w sali panowała już cisza. Wywołali również mego sąsiada po prawej. Jego żona, jakby nie dostrzegając, że nie trzeba już krzyczeć, powiedziała tak samo głośno. Dbaj o siebie i bądź uważny. Potem przyszła kolej na mnie. Maria uczyniła gest, jakby mnie chciała objąć. Nim wyszedłem, obróciłem się raz jeszcze. Stała nieruchomo, z twarzą przyciśniętą do kraty, z tym samym rozdzierającym i kurczowym uśmiechem. Niedługo potem napisała do mnie i od tego czasu zaczęły się te sprawy, o których nigdy nie lubiłem mówić. Lecz w żadnym razie nie trzeba przesadzać, mnie przychodziło to łatwiej niż innym. W początkach mego uwięzienia najcięższe było wszakże to, że miałem myśli wolnego człowieka. Na przykład brała mnie ochota, żeby znaleźć się na plaży i powoli wchodzić do morza. Gdy tylko wyobraziłem sobie szum pierwszych fal pod moimi stopami, ulgę, jaką sprawiało mi zanurzenie ciała w wodzie, czułem natychmiast, jak bardzo ciasne były mury więzienia. Ale to trwało zaledwie kilka miesięcy. Potem miałem już tylko myśli więźnia. Oczekiwałem codziennego spaceru, który odbywałem po dziedzińcu, lub odwiedzin mego obrońcy. Resztę czasu zorganizowałem sobie bardzo dobrze. Często myślałem wówczas, że gdyby zmuszono mnie do życia w pniu uschniętego drzewa, gdzie jedynym moim zajęciem byłoby oglądanie barwy nieba ponad moją głową, z czasem przyzwyczaiłbym się i do tego. Czekałbym na przelot ptaków lub na zderzanie się chmur, tak jak tutaj czekałem na dziwaczne krawaty mego obrońcy, lub jak dawniej w tamtym świecie. Cierpliwie wyczekiwałem soboty, by obejmować ciało Marii. A przecież, zastanowiwszy się dobrze, nie żyłem w uschniętym drzewie. Byli bardziej nieszczęśliwi ode mnie. W końcu do wszystkiego można się przyzwyczaić. Była to dewiza mamy, którą często powtarzała. Zresztą zazwyczaj nie posuwałem się aż tak daleko. Pierwsze miesiące były ciężkie. Ale właśnie wysiłek, na który musiałem się zdobyć, pomógł mi je przeżyć. Na przykład dręczyło mnie pragnienie kobiety. To zrozumiałe, byłem młody, nie myślałem nigdy specjalnie o Marii, ale tyle myślałem o kobiecie, o kobietach, o wszystkich, które znałem, o wszystkich okolicznościach, w których je kochałem że moja cela napełniała się ich twarzami i zaludniała pragnieniami. Z jednej strony to mnie wytrącało z równowagi, ale z drugiej zabijało czas. Z czasem pozyskałem sympatię starszego strażnika, który w godzinach posiłków towarzyszył chłopcu kuchennemu. On pierwszy zaczął mi mówić o kobietach. Powiedział, że to jest pierwsza rzecz, na którą skarżą się inni. Powiedziałem, że ze mną jest tak samo i że uważam takie traktowanie za niesprawiedliwe. Ależ właśnie po to wsadzono pana do więzienia. Jak to? No tak, wolność to właśnie to. Pozbawiają pana wolności. Nigdy nie pomyślałem o tym. Uznałem, że ma rację. To prawda, powiedziałem. Gdzie byłaby kara? Tak, panie, pan rozumie te sprawy. Inni nie. Ale kończą na tym, że sami sprawiają sobie ulgę. Potem strażnik wyszedł. Była też sprawa papierosów. Kiedy dostałem się do więzienia, odebrano mi pasek, sznurowadła do butów, krawat i wszystko, co miałem w kieszeniach, a zwłaszcza papierosy. Kiedy znalazłem się już w celi, zażądałem, żeby mi je zwrócono. Ale odpowiedziano mi, że to jest wzbronione. Pierwsze dni były bardzo ciężkie. Być może to właśnie przygnębiło mnie najbardziej. Ssałem kawałki drzewa, odrywałem je od mojej pryczy. Chodziłem przez cały dzień z nieustannymi mdłościami. Nie pojmowałem, dlaczego pozbawiono mnie rzeczy, która nie szkodziła nikomu. Później zrozumiałem, że to również stanowiło część kary. Ale właśnie w tym okresie odzwyczaiłem się od palenia i ta kara nie była już dla mnie żadną karą. Pominąwszy te przykrości, nie czułem się bardzo nieszczęśliwy. Cały problem polegał znowu na zabijaniu czasu. Wreszcie od chwili, gdy nauczyłem się wspominać, nie nudziłem się już wcale. Kilkakrotnie zabierałem się do myślenia o moim pokoju, wyobrażałem sobie, że wychodzę z jednego jego kąta, by doń powrócić, wyliczywszy w myśli to wszystko, co napotkałem po drodze. Z początku odbywało się to bardzo szybko, ale za każdym następnym razem trwało nieco dłużej. Przypomniałem sobie każdy mebel, a na każdym z nich każdy stojący przedmiot, i znowu osobno wszystkie szczegóły tego przedmiotu, każde pęknięcie, inkrustacje, wyszczerbiony brzeg, kolor lub fakturę. Jednocześnie starałem się nie opuścić nic z mego inwentarza. Także po upływie kilku tygodni mogłem spędzać godziny jedynie na wyliczaniu tego, co znajdowało się w moim pokoju. W ten sposób, im bardziej się w to zagłębiałem, tym więcej odnajdywałem w pamięci rzeczy niezauważonych lub zapomnianych. Zrozumiałem wówczas, że człowiek, który przeżył tylko jeden, jedyny dzień, może bez trudu żyć sto lat w więzieniu, miałby dosyć wspomnień, żeby się nie nudzić. W pewnym sensie to by nawet było lepiej. Był również sen. Na początku źle spałem w nocy. I zupełnie nie mogłem spać w dzień. Powoli moje noce stawały się coraz lepsze i mogłem spać również za dnia. W ostatnich miesiącach spałem od 16 do 18 godzin dziennie. Zostawało mi więc do zabicia sześć godzin wraz z posiłkami, potrzebami naturalnymi, wspomnieniami i historią Czecha. Między siennikiem a deską łóżka znalazłem bowiem stary kawałek gazety, niemal przyklejony do materiału, pożółkły i przetarty. Przynosił wiadomość o zdarzeniu, którego początku brakowało, a które miało miejsce w Czechosłowacji. Z czeskiej wioski wyjechał jakiś człowiek, żeby zrobić majątek. Po upływie dwudziestu pięciu lat, już bogaty, powrócił z żoną i dzieckiem. Jego matka wraz z siostrą prowadziły zajazd w rodzinnej wsi. Żeby im sprawić niespodziankę, zostawił żonę i dziecko w innej gospodzie, a sam udał się do matki, która gdy wszedł, nie poznała go. Dla żartu wpadł na pomysł wynajęcia pokoju. Pokazał swoje pieniądze. W nocy matka i siostra zamordowały go siekierą, okradły, a ciało wrzuciły do rzeki. Rano przyszła żona i, nie wiedząc o niczym, wyjaśniła, kim był podróżny. Matka powiesiła się, siostra rzuciła do studni. Mogłem tysiące razy czytać tę opowieść. Z jednej strony była nieprawdopodobna, z drugiej zrozumiała. W każdym razie uznałem, że podróżny był trochę winien i że nigdy nie trzeba udawać. W ten sposób, poprzez godziny snu, lekturę tego dziwacznego wydarzenia. I kolejne przemiany światła w mrok, mijał czas. Słyszałem często, że w końcu w więzieniu gubi się rachubę czasu, ale to nie miało dla mnie wielkiego znaczenia. Nigdy bym nie uwierzył, do jakiego stopnia dni mogą być jednocześnie długie i krótkie. Długie, oczywiście, jeśli trzeba je przeżyć, ale tak rozciągliwe, że zachodzą w końcu jeden na drugi. Wkracał przy tym swą nazwę. Słowa wczoraj lub jutro były jedynymi, które zachowały dla mnie swój sens. Kiedy pewnego dnia strażnik powiedział mi, że jestem tu od pięciu miesięcy, uwierzyłem mu, ale nie zrozumiałem go. Dla mnie wciąż przetaczał się po mojej celi jeden i ten sam dzień, jedno i to samo zadanie, które spełniałem. Tego dnia. Po wyjściu strażnika przejrzałem się w aluminiowej manierce. Wydało mi się, że moje odbicie pozostaje poważne, nawet wówczas, gdy starałem się do niego uśmiechać. Poruszyłem manierką, uśmiechnąłem się, lecz ono zachowało ten sam surowy, smutny wyraz. Dzień dobiegał końca. Była to godzina, o której nie chcę mówić. Godzina bez nazwy. Gdy ze wszystkich pięter więzienia odgłosy wieczoru wznosiły się, jak gdyby w wielkim korowodzie ciszy. Zbliżyłem się do okienka i w ostatnim blasku dnia raz jeszcze przyjrzałem się swemu odbiciu. Było ciągle poważne. Lecz cóż w tym dziwnego, skoro ja sam byłem w tej chwili również poważny. Ale równocześnie, po raz pierwszy od długich miesięcy, usłyszałem wyraźnie dźwięk mojego głosu. Poznałem, że jest to ten sam głos, który od długich dni dźwięczał mi w uszach i zrozumiałem, że przez ten cały czas mówiłem do siebie. Przypomniałem sobie wówczas, co powiedziała pielęgniarka na pogrzebie mamy. Nie, nie ma wyjścia i nikt nie może sobie wyobrazić, czym są wieczory w więzieniu. Mogę powiedzieć, że w gruncie rzeczy polecie bardzo szybko przyszło lato. Wiedziałem, że wraz z nasileniem pierwszych upałów nadejdą dla mnie nowe wydarzenia. Moja sprawa została wyznaczona na ostatnią sesję Sądu Przysięgłych, a ta sesja kończyła się w czerwcu. Obrady rozpoczęły się w pełni słonecznej pory. Mój obrońca zapewnił mnie, że nie potrwają dłużej jak dwa trzy dni. Zresztą, dorzucił, sąd będzie się spieszył, ponieważ pana sprawa. Nie jest w tej sesji najważniejsza. Jest jeszcze ojcobójca, który staje zaraz po panu. O w pół do ósmej rano przyszli po mnie i karetka więzienna zawiozła mnie do sądu. Dwóch żandarmów kazało mi wejść do pokoju, w którym pachniało cieniem. Czekaliśmy, siadłszy przy drzwiach, za którymi rozlegały się głosy, nawoływania, szuranie krzeseł. Rozgardiarz przywodzący na myśl ludowe zabawy, gdy po koncercie szykowano salę do tańców. Żandarmi powiedzieli, że trzeba zaczekać na sędziów i jeden z nich poczęstował mnie papierosami. Odmówiłem po chwili spytał, czy mam tremę. Odpowiedziałem, że nie. A nawet w pewnym sensie ciekawi mnie zobaczyć proces. Nigdy nie miałem po temu okazji. Tak, powiedział drugi żandarm, ale to w końcu męczy. Niedługo potem zadźwięczał w pokoju dzwonek. Wtedy zdjęli mi kajdanki, otworzyli drzwi i wprowadzili mnie na ławę oskarżonych. Sala była nabita po obrzegi. Mimo zasłon, słońce przenikało gdzie niegdzie i już było duszno. Okna pozostawiono zamknięte. Usiadłem mając po obu stronach żandarmów. I właśnie w tym momencie zobaczyłem przed sobą rząd twarzy. Wszystkie patrzyły na mnie. Zrozumiałem, że to są sędziowie przysięgli, ale nie potrafiłbym powiedzieć, czym się między sobą różnili. Odniosłem tylko jedno wrażenie: jakbym się znalazł w tramwaju, gdzie nieznani pasażerowie śledzą z ławek nowo przybyłego, by wypatrzeć w nim jakieś śmiesznostki. Wiedziałem dobrze, że to była głupia myśl, bo nie śmiesznostek tu szukano, lecz zbrodni. Zresztą różnica nie jest tak wielka, a w każdym razie. Taka myśl przyszła mi do głowy. Byłem też trochę oszołomiony tym tłumem w zamkniętej sali. Znowu spojrzałem na salę i nie mogłem rozróżnić ani jednej twarzy. Początkowo nie zdawałem sobie sprawy, że wszyscy ci ludzie cisnęli się tu, aby mnie obejrzeć. Zazwyczaj ludzie nie zajmowali się moją osobą. Trzeba było pewnego wysiłku, bym zrozumiał, że to ja jestem powodem tego poruszenia. Powiedziałem do żandarma. Ile ludzi? Odrzekł, że to z powodu prasy i wskazał na grupę osób skupionych wokół stołu poniżej ławy przysięgłych. Powiedział, to oni. Spytałem, kto? A on powtórzył, prasa. Znał jednego z dziennikarzy, który spostrzegł go akurat i skierował się ku nam. Był to starszy mężczyzna, sympatyczny, o nieco nerwowej twarzy. Uścisnął dłoń żandarma bardzo serdecznie. Wtedy spostrzegłem, że wszyscy wymieniają między sobą uwagi i pytania, jak w klubie, gdzie każdy jest rad z przebywania wśród ludzi swojej sfery. Wytłumaczyłem sobie również dziwaczne uczucie, że jestem tutaj jak gdyby intruzem, osobą zbędną. Jednak dziennikarz zwrócił się do mnie z uśmiechem. Powiedział, że ma nadzieję, iż wszystko potoczy się pomyślnie. Podziękowałem mu, a on dodał, Wie pan, rozdmuchaliśmy nieco pańską sprawę. Lato to martwy sezon dla prasy. Tylko pana historia i tego ojcobójcy mają jakieś znaczenie. Potem wskazał mi w grupie, którą dopiero co opuścił, małego człowieczynę w ogromnych, czarno obwiedzionych okularach, które czyniły go podobnym do utuczonej łasiczki. Powiedział, że jest to specjalny korespondent paryskiego dziennika. Nie przyjechał zresztą dla pana – ale ponieważ zlecono mu sprawozdanie z procesu ojcobójcy, poproszono, by przekablował również i pańską sprawę. Znów, omal mu nie podziękowałem. Ale uświadomiłem sobie, że byłoby to śmieszne. Skinął mi serdecznie dłonią i odszedł. Znowu czekaliśmy parę minut. Wszedł mój adwokat, w todze, otoczony przez kolegów. Podszedł do dziennikarzy, ściskał im dłonie. Żartowali, śmiali się i zachowywali z pełną swobodą do momentu, kiedy na sali nie zadźwięczał dzwonek. Wszyscy wrócili na swoje miejsca. Adwokat podszedł do mnie, uścisnął mi rękę i poradził, żebym krótko odpowiadał na zadawane pytania, żebym sam się nie wyrywał, a wszystko inne zdał na niego. Usłyszałem zgrzyt przesuwanego krzesła po mojej lewej stronie i zobaczyłem... Wysokiego, chudego mężczyznę w czerwieni. Miał lorgnon. Usiadł, ułożywszy starannie fałdy togi. Był to prokurator. Woźny obwieścił przybycie sądu. Jednocześnie zaczęły warczeć dwa wielkie wentylatory. Weszło trzech sędziów. Dwóch w czerni, trzeci w czerwieni nieśli akta. Szybkim krokiem skierowali się ku trybunie górującej nad salą. Człowiek w czerwonej todze usiadł w fotelu po środku, położył przed sobą biret, otarł chusteczką małą łysą czaszkę i obwieścił, że posiedzenie sądu zostało otwarte. Dziennikarze trzymali już w dłoniach swoje wieczne pióra. Mieli jednakowy wyraz twarzy, obojętny i nieco drwiący. Jednakże jeden z nich, o wiele młodszy, w szarym flanelowym ubraniu i niebieskim krawacie, Położył pióro przed sobą i patrzył na mnie. W jego nieco asymetrycznej twarzy widziałem tylko oczy, bardzo jasne, które badały mnie uważnie, nie wyrażając nic, co dałoby się określić. Doznałem dziwacznego wrażenia, jak gdybym to ja sam przypatrywał się sobie. To pewnie dlatego, a także i przez to, że nie znałem miejscowych zwyczajów. Niezbyt dobrze rozumiałem wszystko, co nastąpiło potem losowanie sędziów przysięgłych, pytania stawiane przez przewodniczącego obrońcy, prokuratorowi i ławie przysięgłych za każdym razem wszystkie głowy sędziów przysięgłych zwracały się jednocześnie w stronę sądu. Szybkie odczytanie aktu oskarżenia, w którym rozpoznałem nazwy miejsc i osób i na nowo pytania zadawane memu obrońcy. Przewodniczący powiedział, że należy przystąpić do przesłuchania świadków. Woźny odczytał nazwiska, które zwróciły moją uwagę. Zobaczyłem, jak z wnętrza bezkształtnego dotąd tłumu podnoszą się kolejno, by zniknąć następnie w bocznych drzwiach. Dyrektor, dozorca przytułku, stary Tomasz Perez, Raymond Mezon, Salamano Maria, posłała w moją stronę nieznaczne, trwożne skinienie. Jeszcze nie zdążyłem ochłonąć ze zdumienia, że nie dostrzegłem ich wcześniej, gdy wywołano ostatnie nazwisko i wstał celestyn. Obok niego zobaczyłem tę małą kobietkę z restauracji w tym samym żakiecie i z tym samym wyrazem twarzy, zdecydowanym i stanowczym. Przypatrywała mi się z natężeniem. Ale przewodniczący zabrał głos i nie miałem czasu zastanowić się nad tym. Powiedział, że właściwa rozprawa rozpoczyna się. I że uważa za zbędne zalecanie publiczności spokoju. Według niego był on tu po to, żeby bezstronnie kierować obradami nad sprawą, którą chce rozpatrzyć z całym obiektywizmem. Wyrok wydany przez sędziów przysięgłych zostanie powzięty w duchu sprawiedliwości, a on w każdym razie każe opróżnić salę przy najmniejszym zamieszaniu. Upał wzmagał się. I zobaczyłem, że ludzie na sali wachlują się gazetami. Powodowało to bezustanny szelest gniecionego papieru. Przewodniczący dał znak i woźny przyniósł trzy wachlarze splecionej słomki. Trzej sędziowie natychmiast zaczęli nimi wachlować. Moje przesłuchanie rozpoczęło się niebawem. Przewodniczący wypytywał mnie ze spokojem, a nawet, jak mi się zdawało, z pewną serdecznością. Kazano mi znowu wymienić dane mojej tożsamości i choć to było drażniące, pomyślałem, że w istocie jest słuszne. Ponieważ byłoby rzeczą zbyt poważną sądzić jednego człowieka w miejsce drugiego. Potem przewodniczący zaczął opisywać to, co uczyniłem i zwracając się do mnie co kilka zdań pytał Czy tak? Za każdym razem odpowiadałem Tak, panie przewodniczący, zgodnie ze wskazaniami mego obrońcy. Ciągnęło się to długo, ponieważ przewodniczący opisywał zdarzenia bardzo drobiazgowo. Dziennikarze pisali przez cały czas. Czułem na sobie spojrzenie najmłodszego z nich i tej kobiety automatu. Ławka tramwajowa była cała zwrócona ku przewodniczącemu, a on zakasłał, przekartkował akta i, nie przerywając wachlowania, zwrócił się w moją stronę. Powiedział, że postawi mi teraz pytania, pozornie obce sprawie, lecz pozostające z nią być może w bliskim związku. Zrozumiałem, że znowu będzie mówił o mamie i poczułem, jak bardzo mnie to nudzi. Spytał, dlaczego umieściłem mamę w przytułku. Odpowiedziałem, że stało się tak, ponieważ nie miałem dość pieniędzy, by jej zapewnić opiekę i wygody. Spytał, czy mnie osobiście było przykro z tego powodu, Odpowiedziałem, że ani mama, ani ja nie oczekiwaliśmy już nic od siebie nawzajem, jak zresztą od nikogo, i że oboje przywykliśmy do nowych warunków życia. Wówczas przewodniczący powiedział, że nie chce przy tym punkcie obstawać i spytał prokuratora, czy ma jakieś pytanie do postawienia. Tamten, wpół zwrócony w moją stronę, nie patrząc na mnie, oświadczył, iż upoważniony przez przewodniczącego, chciałby się dowiedzieć, czy po to wróciłem sam jeden do źródełka, żeby zabić Araba. Nie, odparłem. A więc dlaczego był uzbrojony i dlaczego wrócił akurat na to samo miejsce? Powiedziałem, że to był przypadek. Prokurator stwierdził z naciskiem: To na razie byłoby wszystko. To, co z kolei nastąpiło, było trochę niejasne, przynajmniej dla mnie. Naradzali się chwilę po cichu, a potem przewodniczący ogłosił, że rozprawa zostaje zawieszona, wznowi się ją po południu celem przesłuchania świadków. Nie miałem czasu zastanowić się nad tym wszystkim. Wyprowadzili mnie, kazali wejść do karetki i zawieźli do więzienia, gdzie dostałem jeść. Po upływie krótkiego czasu Tyle, że zdążyłem sobie uświadomić, iż jestem zmęczony, wrócili po mnie. Wszystko rozpoczęło się na nowo. Byłem w tej samej sali, wobec tych samych twarzy. Tylko upał, wzmógł się znacznie i jakimś cudem każdy z sędziów przysięgłych, prokurator, adwokat oraz kilku dziennikarzy, zostało zaopatrzonych w słomkowe wachlarze. Młody dziennikarz i mała kobietka byli tu nadal, ale nie wachlowali się. I milcząc, patrzyli na mnie. Otarłem pot, pokrywający mi twarz, i dopiero gdy posłyszałem, jak wywołano dyrektora przytułku, odzyskałem świadomość miejsca i samego siebie. Spytano go, czy mama skarżyła się na mnie, odpowiedział, że tak, ale że uskarżanie się na swych bliskich stanowi rodzaj mani jego pensjonariuszy. Przewodniczący kazał mu określić dokładnie, czy miała mi za złe, że umieściłem ją w przytułku, i dyrektor znowu powiedział: Tak. Ale tym razem nic nie dodał. Na inne pytanie odpowiedział, że był zdumiony moim spokojem w dniu pogrzebu. Spytano go: Co rozumie przez spokój? Wówczas dyrektor przyjrzał się noskom swoich butów i powiedział, że nie chciałem zobaczyć mamy. Ani razu nie zapłakałem, wyjechałem natychmiast po pogrzebie, bez chwili skupienia i zadumy na jej grobie. Jeszcze jedna rzecz go zdumiała. Któryś z pracowników zakładu pogrzebowego powiedział mu, że nie znałem wieku mamy. Zapadła chwila ciszy, i przewodniczący spytał, czy w jego zeznaniach z pewnością chodziło o mnie. Ponieważ dyrektor nie zrozumiał pytania, wyjaśnił: Takie jest prawo. Potem przewodniczący zwrócił się do prokuratora, czy chce zadać świadkowi jakieś pytania, ale oskarżyciel publiczny krzyknął: Och nie, to wystarczy! Tak gromko i z tak triumfującym spojrzeniem rzuconym w moją stronę, że po raz pierwszy od wielu lat miałem niemądrą ochotę zapłakać, gdyż poczułem, jak bardzo byłem znienawidzony przez wszystkich zgromadzonych tu ludzi. Zwróciwszy się pierwej do sędziów przysięgłych i do mego adwokata, czy nie mają jakichś pytań, przewodniczący zaczął przesłuchiwać dozorce. Przy nim, jak i przy innych, powtórzył się ten sam ceremoniał. Przechodząc przez salę, dozorca spojrzał na mnie i odwrócił oczy, odpowiadał na pytania, które mu stawiano. Powiedział, że nie chciałem zobaczyć mamy, że paliłem, że spałem i że piłem kawę z mlekiem i Wtedy poczułem, że stało się coś, co wzburzyło całą salę, i po raz pierwszy zrozumiałem, że jestem winny. Kazano dozorcy powtórzyć historię z białą kawą i z papierosami. Prokurator spojrzał na mnie z ironicznym błyskiem w oczach. Jednocześnie mój obrońca spytał dozorcę, czy on sam nie palił razem ze mną. Ale prokurator zakwestionował gwałtownie to pytanie. Któż jest tutaj zbrodniarzem? I co to za metody polegające na oczernianiu świadków oskarżenia, by pomniejszyć ich zeznania, które i tak nie przestają być druzgocące? Mimo wszystko przewodniczący poprosił dozorcę, żeby odpowiedział na zadane mu pytanie. Stary odrzekł z zakłopotaną miną: Ja wiem, że postąpiłem źle, ale nie śmiałem odmówić papierosa, którym mnie poczęstował. Na samym końcu zwrócono się do mnie pytając, czy nie mam nic do dodania. Nie, odpowiedziałem. Tyle tylko, że świadek ma słuszność. To prawda, że poczęstowałem go papierosem. Wówczas dozorca spojrzał na mnie, jak gdyby trochę zdumiony, jakoś wdzięczny. Zawahał się, a potem powiedział, że to on zaproponował mi kawę z mlekiem. Mój obrońca głośno triumfował i oświadczył, że sędziowie przysięgli wezmą to pod uwagę. Ale prokurator zagrzmiał nad naszymi głowami, mówiąc: tak, sędziowie przysięgli wezmą to pod uwagę i wyciągną wniosek, że obcy może zaproponować kawę, ale syn nie powinien jej przyjąć przy zwłokach tej, która dała mu życie. Dozorca wrócił na swoje miejsce. Kiedy przyszła kolej na Tomasza Perez, woźny musiał go podprowadzić aż do samych kratek. Perez powiedział, że on znał jedynie moją matkę a mnie widział raz tylko w dniu pogrzebu. Spytano go, co robiłem tego dnia. Odpowiedział: Państwo rozumieją, mnie samemu było zbyt ciężko, więc nic nie widziałem. Moje zmartwienie przeszkadzało mi widzieć cokolwiek, ponieważ dla mnie to było bardzo wielkie zmartwienie i nawet zemdlałem, więc nie mogłem widzieć pana. Prokurator spytał, czy w każdym razie widział, że płakałem. Peres odpowiedział, że nie. Wtedy z kolei powiedział prokurator. Sędziowie przysięgli, wezmą to pod uwagę. Ale mój obrońca rozuzłościł się. Spytał Pereza zirytowanym, jak mi się wydało, tonem, czy widział, że nie płakałem. Perez odpowiedział: Nie. Publiczność śmiała się. A mój obrońca, odwijając rękaw w togi, oświadczył stanowczo: Oto obraz tego procesu. Wszystko jest prawdziwe. I nic nie jest prawdziwe. Prokurator siedział z nieprzeniknionym wyrazem twarzy, stukał ołówkiem w nagłówek akt. Po pięciominutowej przerwie w obradach, w czasie której adwokat powiedział mi, że wszystko idzie jak najlepiej, przesłuchano Celestyna, którego wysunęła obrona. Obrona to byłem ja. Celestyn rzucał od czasu do czasu spojrzenie w moją stronę i obracał w rękach Panamę. Miał na sobie nowe ubranie, które wkładał, gdy szliśmy nieraz w niedzielę na wyścigi konne. Przypuszczam, że nie mógł docisnąć kołnierzyka, bo spiął koszulę miedzianą spinką. Spytano go, czy byłem jego klientem, a on odpowiedział, tak, ale był także przyjacielem. Co o mnie myśli? Odpowiedział, że byłem człowiekiem. Co przez to rozumie? Oświadczył, że wszyscy wiedzą, co to oznacza. Czy zauważył, że byłem skryty? Przyznał, że milczałem, kiedy nie miałem nic do powiedzenia. Prokurator spytał, czy regularnie płaciłem moje należności. Celestyn uśmiechnął się i oświadczył. To były drobiazgi między nami. Spytano go jeszcze, co myśli o mojej zbrodni. Wtedy oparł ręce o kratki i widać było, że się szykuje do wystąpienia. Powiedział. Moim zdaniem to jest nieszczęście. Wszyscy wiedzą, co to jest nieszczęście. Ono czyni człowieka bezbronnym. No więc, dla mnie to jest nieszczęście. Chciał mówić dalej, ale przewodniczący powiedział, że to wystarczy i że mu dziękuję. Wtedy celestyn zawahał się, trochę speszony. Oświadczył, że chce mówić dalej. Poproszono, żeby się streszczał. Znowu powtórzył, że to było nieszczęście. Przewodniczący powiedział: „Tak, w porządku. My jesteśmy tu po to, żeby sądzić tego rodzaju nieszczęścia. Dziękujemy panu. Wówczas celestyn, jakby wyczerpawszy wszystkie swoje możliwości i całą dobrą wolę, zwrócił się ku mnie. Wydało mi się, że oczy mu się zaszkliły i wargi drżały. Miał taką minę, jakby mnie pytał, co jeszcze może uczynić. Nie powiedziałem ani jednego słowa, nie uczyniłem żadnego gestu, ale pierwszy raz w życiu miałem ochotę uścisnąć człowieka. Przewodniczący znowu nakazał mu opuścić kratki. Celestyn poszedł usiąść na sali. Aż do końca rozprawy siedział tak, nieco pochylony do przodu, z łokciami na kolanach, panamą w dłoniach i słuchał wszystkiego, co mówią. Weszła Maria. Włożyła kapelusz, ale i tak była piękna. Wolałem ją jednak z odkrytą głową. Odgadywałem z mojego miejsca lekki ciężar jej piersi i dostrzegłem dolną wargę, zawsze nieco nabrzmiałą. Sprawiała wrażenie... Bardzo zdenerwowanej. Spytano ją od razu, jak długo mnie znała. Wymieniła okres, kiedy pracowała u nas w biurze. Przewodniczący chciał się dowiedzieć, jakiego rodzaju stosunek łączył ją ze mną. Powiedziała, że była moją przyjaciółką. Na inne pytania odparła, że to prawda, że miała wyjść za mnie za mąż. Prokurator, kartkując akta, spytał ją szorstko, od kiedy datuje się nasz związek. Wymieniła datę. Zauważył z obojętną miną, iż wydaje mu się, że to było nazajutrz po śmierci mamy. Potem powiedział nieco ironicznie, że nie chciałby obstawać przy tak delikatnych sprawach i dobrze rozumie opory Marii, ale tu głos nabrał twardego brzmienia. Jego funkcja każe mu wznieść się ponad konwenans, po czym poprosił Marię, żeby zwięźle opowiedziała dzień, w którym ją poznałem. Maria nie chciała mówić, ale wobec nalegań prokuratora opisała naszą kąpiel, kino i powrót do domu. Prokurator powiedział, że zapoznawszy się w śledztwie z zeznaniami Marii, przestudiował programy kin z owego dnia. Dodał, że Maria sama powie, jaki film wtedy wyświetlano. Rzeczywiście powiedziała głosem prawie bezbarwnym, że był to film z Fernandelem. Kiedy skończyła, na sali panowała zupełna cisza. Wtedy podniósł się prokurator, był bardzo poważny i wskazując na mnie palcem, wyrzekł z wolna, głosem, który wydał mi się prawdziwie wzruszony. Sędziowie przysięgli Ten człowiek nazajutrz po śmierci matki zażywał kąpieli, nawiązał nielegalny stosunek i poszedł się pośmiać na komiczny film. Nie mam wam nic więcej do powiedzenia. Usiadł w ciszy, która trwała nieprzerwanie. Ale nagle Maria wybuchnęła łkaniem i powiedziała, że to nie tak, że te sprawy wyglądały inaczej, że zmuszono ją do powiedzenia rzeczy przeciwnych temu, co myślała, że zna mnie dobrze i że ja nie uczyniłem nic złego. Ale na znak przewodniczącego woźny wyprowadził ją i sesja toczyła się dalej. Wszyscy ledwie słuchali. Kiedy z kolei meso oświadczył, że byłem porządnym człowiekiem i że, powie więcej, byłem uczciwym człowiekiem. Również ledwie wysłuchano starego Salamano, kiedy przypomniał, że byłem dobry dla jego psa i kiedy, odpowiadając na jedno z pytań dotyczących mojej matki i mnie, oświadczył, że nie miałem o czym mówić z mamą i dlatego oddałem ją do przytułku. Trzeba rozumieć, mówił Salamano, trzeba rozumieć ale nikt nie zdawał się rozumieć. Wyprowadzono go. Potem przyszła kolej na Rajmunda, który był ostatnim świadkiem. Rajmund skinął w moją stronę i natychmiast powiedział, że jestem niewinny. Ale przewodniczący oświadczył, że nie pytają go o zdanie, lecz o fakty. Poproszono go, żeby zanim odpowie, czekał na pytania, które mu postawiał. Kazano mu określić jego związki z ofiarą. Rajmund Wykorzystał to pytanie, by oświadczyć, że tamten nienawidził go od czasu, gdy spoliczkował jego siostrę. Jednakże przewodniczący spytał, czy ofiara nie miała powodów, żeby czuć do mnie nienawiść. Rajmund powiedział, że moja obecność na plaży była zupełnym przypadkiem. Wtedy prokurator spytał, jak więc to się stało, że list, który stanowił źródło dramatu, został napisany przeze mnie. Rajmund odpowiedział, że był to przypadek. Prokurator odparował mu jego własną bronią mówiąc że przypadek ma już wiele grzechów na sumieniu w tej sprawie Chciał wiedzieć czy przez przypadek nie zareagowałem kiedy Raimund spoliczkował swoją kochankę czy przez przypadek świadczyłem w jego sprawie na policji i czy także przez przypadek w moich zeznaniach szedłem mu jak najbardziej na rękę Na zakończenie spytał Raimunda z czego on żyje A kiedy tamten odpowiedział magazynier Prokurator oznajmił przysięgłym, iż jest powszechnie wiadomo, że świadek uprawia zawód sutenera. Byłem jego przyjacielem i współwinowajcą. Mamy do czynienia z dramatem, który rozegrał się wśród mentów społecznych i jest tym bardziej plugawy, że jego sprawcą jest potwór moralny. Rajmund chciał się bronić. Mój adwokat protestował, ale oświadczono im, że nie należy przerywać prokuratorowi. Prokurator powiedział: Mam już niewiele do dodania. Czy oskarżony był przyjacielem świadka? spytał Raimunda. Tak, odpowiedział, to był mój kumpel. Wtedy prokurator zadał mi to samo pytanie. Spojrzałem na Raimunda, nie odwrócił wzroku. Odpowiedziałem, tak. Wówczas prokurator zwrócił się do sędziów przysięgłych i oświadczył, ten sam człowiek, który na zajutrz po śmierci matki oddawał się najbezwstydniejszej rozpuście, zabił z błahego powodu by Położyć kres aferze obyczajowej, nie mieszczącej się w żadnych kategoriach, po czym usiadł. Lecz mój obrońca, kompletnie wyprowadzony z równowagi, krzyknął, wznosząc do góry ramiona. Rękawy togi zsunęły się, odsłaniając plisy wykrochmalonej koszuli Więc w końcu o co się go oskarża? O pogrzeb matki czy o zabójstwo człowieka? Publiczność śmiała się, ale prokurator podniósł się znowu. Owinął togą i oświadczył, że trzeba posiadać naiwną ufność jego znakomitego kolegi, by nie wyczuć, że między tymi dwoma faktami istnieje związek istotny, głęboki i patetyczny. Tak, wykrzyknął z mocą, oskarżam tego człowieka, że pogrzebał matkę ze spokojem zbrodniarza. Zdaje się, że to oświadczenie wywarło wielkie wrażenie na publiczności. Mój obrońca wzruszył ramionami i otarł pot, który pokrył mu czoło. Ale i on zdawał się tracić pewność. Zrozumiałem więc, że sprawy nie układają się dla mnie dobrze. Przesłuchanie świadków zostało zamknięte. Przechodząc z gmachu sądu do karetki więziennej, rozpoznałem na krótką chwilę zapach i kolor letniego wieczoru. W ciemności mego więziennego wehikułu. Odnajdywałem jeden po drugim, jakby na dnie zmęczenia, wszystkie znajome odgłosy miasta, które kochałem, i tej szczególnej pory dnia, w której zazwyczaj czułem się dobrze. Krzyk gazeciarzy w łagodnym powietrzu, wolnym już od spiekoty, ostatnie ptaki na skwerach, nawoływania sprzedawców sandwiczy, zawodzenie tramwajów na ostrych zakrętach i ów zgiełk na niebie. Nim noc zakołysze się nad portem, wszystko to układało mi się na nowo w niewidoczną marszrutę, którą znałem tak dobrze, nim dostałem się do więzienia. Tak, to była godzina, o której kiedyś, bardzo dawno temu, czułem się szczęśliwy. Czekał mnie wówczas sen lekki i bez marzeń. A przecież coś się zmieniło, skoro z nastaniem jutrzejszego dnia odnajdę moją celę. Jak gdyby znajome szlaki wyznaczone na letnim niebie mogły równie łatwo prowadzić do więzienia, jak do niewinnych snów. Zawsze, nawet na ławie oskarżonych, człowiek słucha z ciekawością, gdy o nim mówią. Mogę powiedzieć, że w swych przemówieniach i prokurator, i mój obrońca dużo o mnie mówili, chyba nawet więcej o mnie niż o mojej zbrodni. Czyż zresztą te przemówienia były tak różne? Mój obrońca wznosił ramiona i bronił winnego, podając okoliczności łagodzące. Prokurator wyciągał rękę i wskazywał na karygodną winę, bez okoliczności łagodzących. Jedna rzecz trochę mnie irytowała. Mimo iż byłem tym wszystkim bardzo zaprzątnięty, kusiło mnie nieraz, żeby się wtrącić. Lecz mój obrońca mówił mi wówczas Niech pan się nie odzywa, tak będzie lepiej dla pańskiej sprawy. Wyglądało na to, że całą sprawę traktują w pewnym sensie poza mną. Wszystko toczyło się bez mojego udziału. Decydowano o moim losie bez zapoznania się z moim zdaniem. Czasem miałem ochotę przerwać im wszystkim i powiedzieć: No dobrze, ale kto tu właściwie jest oskarżonym? To ważne być oskarżonym. Ja również mam coś do powiedzenia. Ale po namyśle nie miałem nic do powiedzenia. Zresztą muszę przyznać, że satysfakcja, jaką daje zaprzątanie innych swoją osobą, nie trwa długo. Na przykład mowa prokuratora bardzo szybko zaczęła mnie nudzić, tylko niektóre fragmenty, gesty czy poszczególne zwroty, ale wyodrębnione z całości, uderzyły mnie lub zaciekawiły. Podstawę jego rozumowania, o ile dobrze zrozumiałem, stanowiło przeświadczenie, że popełniłem zbrodnie z premedytacją. W każdym razie chciał tego dowieść. Jak sam powiedział, udowodnię wam to, panowie sędziowie, udowodnię podwójnie. Najpierw w oślepiającej jasności faktów, a potem w mrocznym świetle psychologii tego zbrodniarza. Streścił wydarzenia od dnia śmierci mamy. Przypominał moją obojętność, to, że nie znałem wieku mamy, kąpiel z kobietą na zajutrz po pogrzebie, kino, w Fernandela i na koniec nasz powrót z Marią. W tym punkcie zrozumiałem go dopiero po chwili, ponieważ. Powiedział jego kochanka, a dla mnie to była Maria. Potem przeszedł do historii z Raimundem. Przyznawałem, że jego pogląd na wydarzenia był jasny. To, co mówił, miało pozory prawdopodobieństwa. Napisałem w porozumieniu z Raimundem list, żeby ściągnąć jego kochankę i wydać ją na pastwę człowieka o wątpliwej moralności. Sprowokowałem na plaży przeciwników Raimunda. Ten ostatni został ranny. Poprosiłem go o rewolwer. Wróciłem sam, żeby się nim posłużyć. Zastrzeliłem Araba, tak jak to sobie zaplanowałem. Odczekałem chwilę. I, żeby być pewnym, że robota została dobrze wykonana, oddałem jeszcze cztery strzały, powoli i bez ryzyka, jakby z premedytacją. To wszystko sędziowie przysięgli, powiedział prokurator. Nakreśliłem przed wami bieg zdarzeń, które zaprowadziły tego człowieka do popełnienia zbrodni z pełną świadomością. Kładę na to nacisk, powiedział, ponieważ nie chodzi tu o zwykłe morderstwo, czyn nieprzemyślany, którym moglibyście usprawiedliwić okolicznościami. Ten człowiek jest człowiekiem inteligentnym. Słyszeliście go, prawda? Wie, jak odpowiadać. Zna wartość słów. I nie można powiedzieć, by mógł uczynić cokolwiek, nie zdając sobie sprawy z tego, co robi. Słuchałem go i posłyszałem, jak mówi, że jestem inteligentny. Ale nie bardzo mogłem zrozumieć, jak to się dzieje, że dodatnie cechy zwykłego człowieka stają się druzgocącym obciążeniem dla oskarżonego. Mnie przynajmniej bardzo to zastanowiło i przestałem słuchać prokuratora, aż do momentu, gdy usłyszałem, jak mówił: Czy chociaż wyraził skruchę, nigdy, panowie sędziowie. Ten człowiek ani razu w czasie śledztwa nie zdawał się być poruszony swoją ohydną zbrodnią. W tym momencie zwrócił się ku mnie i, wskazując mnie palcem, ciągnął dalej swe oskarżenie, podczas gdy ja w gruncie rzeczy nie bardzo wiedziałem dlaczego. Zapewne nie mogłem mu odmówić racji. Nie odczuwałem wielkiego żalu z powodu mego postępku. Ale taka zawziętość zdumiewała mnie. Chciałem spróbować wyjaśnić mu serdecznie, nawet, z sympatią, że ja nigdy nie byłem w stanie prawdziwie żałować czegokolwiek. Zawsze pochłaniało mnie to, co mogło się zdarzyć dziś lub jutro, ale oczywiście w sytuacji, w której mnie postawiono, nie mogłem z nikim rozmawiać w ten sposób. Nie miałem prawa być serdecznym, okazać dobrą wolę, więc znowu spróbowałem słuchać, ponieważ prokurator przystąpił do mówienia o mojej duszy. Powiedział, że rozmyślał nad nią. I że nic w niej nie znalazł. Panowie przysięgli, powiedział, że ja naprawdę nie mam duszy i że nic co ludzkie, ani jedna z zasad moralnych, które strzegą serca człowieka, nie ma do mnie przystępu. Zapewne dorzucił, nie powinniśmy go tym obciążać. Nie powinniśmy się litować, że brak mu czegoś, co nie jest mu dostępne. Ale z chwilą, gdy jesteśmy w sądzie, bierna cnota tolerancji musi się przeobrazić w mniej łatwą, lecz bardziej podniosłą cnotę sprawiedliwości. Zwłaszcza jeśli taka pustka serca, jaką odkryliśmy w tym człowieku, staje się otchłanią, która może zagrażać społeczeństwu. Wtedy właśnie powiedział o moim stosunku do mamy. Powtórzył to, co już raz mówił w czasie rozprawy, ale rozwodził się nad tym znacznie dłużej niż nad moją zbrodnią tak długo, że wreszcie przestałem odczuwać cokolwiek poza żarem owego poranka przynajmniej do momentu, gdy prokurator zatrzymał się i po chwili ciszy podjął głosem bardzo niskim i bardzo przejmującym: Ta sama ława, sędziowie przysięgli, będzie jutro sądziła. Najochydniejszą ze zbrodni ojcobójstwo. Jego zdaniem, wyobraźnia cofa się przed tym okrutnym czynem. Spodziewa się, że sprawiedliwość ludzka wymierzy karę z całą surowością. Ale nie lęka się tego powiedzieć, zgroza, jaką odczuwa wobec tamtej zbrodni, nie dorównuje tej, jaką budzi w nim moja obojętność. Jego zdaniem, człowiek, który zabija moralnie swoją matkę, Wykreśla się ze społeczności ludzkiej z tych samych powodów, co ten, który podniósł rękę na sprawcę swego życia. W każdym razie pierwszy przygotowuje uczynki drugiego, zapowiada je i w pewnym sensie sankcjonuje. Jestem przekonany, panowie przysięgli, dodał podnosząc głos, że nie uznacie mej myśli za zbyt śmiałą, jeśli powiem, że ten człowiek, który siedzi na ławie oskarżonych jest również winny tej zbrodni, którą ława przysięgłych będzie sądzić jutro. Trzeba zatem by został ukarany. Tu prokurator otarł twarz lśniącą od potu. Powiedział wreszcie, że jego obowiązek jest bolesny, ale że pełni go z całą stanowczością. Oświadczył, że nie mam nic do roboty w społeczeństwie, którego podstawowych praw nie uznaje. Nie mogę również odwoływać się do serca ludzkiego, ponieważ jego najbardziej elementarne odruchy nie są mi znane. Żądam od was głowy tego człowieka, z lekkim sercem żądam jej od was, bo jeśli zdarzało mi się w czasie mojej długiej już praktyki domagać się kary śmierci, nigdy nie odczułem tak wyraźnie jak dziś, że mój ciężki obowiązek wynagradza, wyrównuje opromienia świadomość, Nadrzędnego i świętego nakazu oraz zgroza, jaką odczuwam wobec twarzy tego człowieka, w której odczytuję jedynie potworność. Kiedy prokurator usiadł, zapadła długa cisza. Oszołomił mnie upał i zdumienie. Przewodniczący lekko zakaszlał i spytał bardzo cicho, czy nie mam nic do dodania. Podniosłem się i... Ponieważ miałem ochotę mówić, oświadczyłem na chybił trafił, że nie zamierzałem zabić Araba. Przewodniczący stwierdził, że to jest z mojej strony oświadczenie, że dotychczas nie rozumiał mego systemu obrony i nim wysłucha przemówienia mego obrońcy, będzie bardzo rad, jeśli wyłuszczę motywy, które skłoniły mnie do tego czynu. Powiedziałem bardzo szybko, plącząc słowa i zdając sobie sprawę z własnej śmieszności. Że to stało się z powodu słoika. Na sali rozległy się śmiechy. Mój obrońca wzruszył ramionami, w chwilę potem udzielono mu głosu. Ale on oświadczył, że jest już późno, że przemówienie zajmie mu parę godzin, więc prosi o odroczenie sprawy do popołudnia. Sąd przystał na to. Po południu wielkie wentylatory rozgarniały bez przerwy gęste powietrze na sali, a małe wachlarzyki sędziów przysięgłych. Poruszały się miarowo. Zdawało mi się, że mowa mego obrońcy nigdy się nie skończy. Jednak w pewnej chwili zacząłem się przysłuchiwać, ponieważ powiedział: To prawda, zabiłem. Potem ciągnął w tym samym stylu, używając słowa ja, za każdym razem, gdy mówił o mnie. Byłem bardzo zdumiony. Nachyliłem się do strażnika i spytałem co to znaczy? Kazał mi siedzieć cicho, a po chwili dorzucił Wszyscy adwokaci tak robią. Ja jednak byłem zdania, że to jest znowu usuwanie mnie ze sprawy, redukowanie mojej roli do zera i w pewnym sensie podszywanie się pod moją osobę. Ale jak sądzę, byłem już daleko od sali rozpraw. Zresztą mój obrońca wydawał mi się komiczny. O samym wydarzeniu mówił bardzo krótko, a potem on również zaczął rozwodzić się nad moją duszą. Ale robił wrażenie znacznie mniej zdolnego od prokuratora. Ja również, powiedział. Rozmyślałem nad tą duszą, lecz w przeciwieństwie do znakomitego przedstawiciela oskarżenia publicznego, odkryłem tam pewne rzeczy i mogę powiedzieć, że czytałem w tej duszy jak w otwartej księdze. Wyczytał z niej, że jestem człowiekiem szlachetnym, sumiennym pracownikiem, oddanym firmie, w której pracowałem, lubianym przez wszystkich, pełnym współczucia dla cudzego nieszczęścia. Wedle niego byłem wzorowym synem, który utrzymywał swoją matkę tak długo, jak tylko mógł. W końcu spodziewałem się, że przytułek zapewni starej kobiecie wygody, których ja przy swoich zarobkach nie mogłem jej ofiarować. Dziwi mnie, sędziowie przysięgli, dorzucił, że zrobiono wokół tego przytułku tyle hałasu. W końcu, jeśli trzeba był uzasadniać potrzebę i szlachetność tego typu instytucji, Należy wyraźnie powiedzieć, że subwencjonuje je samo państwo. Nie powiedział tylko nic o pogrzebie i czułem, że zabrakło tego momentu w jego mowie obrończej. Ale na skutek tych długich zdań, tych dni i niekończących się godzin, podczas których mówiono o mojej duszy, odniosłem wrażenie, że wszystko stało się jak bezbarwna woda, która przyprawia mnie o zawrót głowy. Na koniec przypominam sobie już tylko, że podczas gdy mój obrońca ciągle przemawiał, dotarł do mnie aż tu, poprzez wszystkie fale i korytarze, dźwięk, trąbki sprzedawcy lodów. Zostałem osaczony przez wspomnienia z tamtego życia, które nie należało już do mnie, ale w którym odnalazłem najbardziej ubogie i najbardziej trwałe z moich radości: zapach lata, dzielnicę, którą kochałem, wieczorne niebo, uśmiech i suknię Marii. I naraz schwycił mnie za gardło bezsens wszystkiego, co tutaj robiłem, i zapragnąłem już tylko jednego skończyć z tym jak najszybciej, znaleźć się w celi i zasnąć. Ledwie dosłyszałem, jak mój obrońca wykrzyknął, kończąc, że sędziowie przysięgli nie zechcą skazać na śmierć uczciwego pracownika, zgubionego przez minutę zamroczenia, i prosił o uwzględnienie okoliczności łagodzących zbrodnię, za którą i tak ponosiłem. Już najcięższą karę, wieczny wyrzut sumienia. Sąd zawiesił rozprawę, obrońca usiadł wyczerpany, ale jego koledzy podchodziliby mu uścisnąć rękę. Usłyszałem Wspaniale, mój drogi. Jeden wziął mnie nawet za świadka, mówiąc: Świetnie, co? Przystałem na to, lecz moje uznanie nie było szczere, ponieważ czułem się bardzo zmęczony. Na dworze odmieniła się pora dnia i upał był mniejszy. Po paru odgłosach, które mnie doszły z ulicy, odgadłem łagodność wieczoru. My wszyscy zostaliśmy na swoich miejscach czekając. Ale to, na cośmy wspólnie oczekiwali, dotyczyło tylko mnie. Znowu spojrzałem na salę. Wyglądała tak samo jak pierwszego dnia. Napotkałem wzrok dziennikarza w szarym ubraniu i tej małej kobiety automatu. Uświadomiłem sobie, że ani razu w czasie całego procesu nie spojrzałem na Marię. Pamiętałem o niej, lecz byłem zbyt zajęty. Dojrzałem ją między Celestynem a Raimundem. Skinęła mi, jak gdyby mówiąc, nareszcie. I zobaczyłem jej nieco zlęknioną, lecz mimo to uśmiechniętą twarz. Ale czułem, że moje serce zamknęło się i nawet nie byłem w stanie odpowiedzieć na jej uśmiech. Sąd wrócił. Bardzo szybko odczytano przysięgłym szereg pytań. Posłyszałem winny zbrodni, premedytacja, okoliczności łagodzące. Przysięgli wyszli, a mnie zaprowadzono do małego pokoju, w którym już poprzednio czekałem. Mój adwokat odszukał mnie tu. Był bardzo ożywiony i rozmawiał ze mną tak szczerze i serdecznie, jak nigdy dotąd. Przypuszczał, że wszystko będzie dobrze. I Że wyjdę z tego z paroma latami więzienia lub galer. Spytałem, czy istnieje możliwość kasacji na wypadek niepomyślnego wyroku. Powiedział, że nie. Jego taktyka polega na tym, że nie składał żadnych wniosków, nie chciał źle usposobić przysięgłych. Wyjaśnił mi, że nie uchyla się wyroku od tak, bez powodu. Wydało mi się to zupełnie oczywiste i uznałem słuszność jego argumentów. Rozważywszy rzecz całą na zimno, to było całkiem naturalne. W przeciwnym razie uzbierałoby się zbyt wiele niepotrzebnych papierów. W każdym razie, powiedział adwokat, zostaje jeszcze prośba o ułaskawienie, ale jestem przekonany, że wyrok będzie pomyślny. Czekaliśmy bardzo długo, chyba ze trzy kwadranse. Potem zadźwięczał dzwonek. Mój obrońca opuścił mnie, mówiąc: Przewodniczący ławy przysięgłych odczyta teraz odpowiedzi. Pana wprowadzał dopiero na orzeczenie sądu. Zaczęły trzaskać drzwi, ludzie biegali po schodach, o których nie wiedziałem nawet, czy są daleko czy blisko. Potem usłyszałem stłumiony głos, który odczytywał coś na sali. Kiedy ponownie zadźwięczał dzwonek i drzwi pokoju otworzyły się, owładnęła mną cisza panująca na sali, cisza i owo dziwne uczucie, jakiego doznałem, stwierdziwszy, że młody dziennikarz odwrócił oczy. Nie spojrzałem w stronę Marii. Nie miałem na to czasu, ponieważ przewodniczący powiedział w dziwacznej formie, że zetnął mi głowę na publicznym placu w imieniu ludu francuskiego. Zdaje mi się, że odgadłem wówczas uczucie, które malowało się na wszystkich twarzach. Jestem głęboko przekonany, że był to szacunek. Żandarmi byli dla mnie bardzo uprzejmi. Adwokat położył rękę na mojej dłoni. Nie myślałem już o niczym. Ale przewodniczący spytał, czy nie mam nic do dodania. Zastanowiłem się, powiedziałem. Nie. Wtedy wyprowadzono mnie. Po raz trzeci odmówiłem przyjęcia kapelana. Nie miałem mu nic do powiedzenia, nie miałem chęci na rozmowę, a i tak zobaczę go wystarczająco szybko. Jak wymknąć się z mechanizmu? Jak przekonać się, czy może istnieć wyjście z rzeczy nieuchronnej? Oto, co obchodziło mnie w tym momencie. Zmieniono mi cele. Tutaj leżąc, widzę niebo i nic poza nim. Całymi dniami obserwuję, jak na jego obliczu odmieniają się barwy, prowadząc dzień ku nocy. Leżę z rękami pod głową i czekam. Nie wiem ile razy już zadawałem sobie pytanie, czy były wypadki, że skazani na śmierć wymknęli się z nieubłaganego mechanizmu, znikli przed egzekucją, przerwali kordony milicji. Czyniłem sobie wyrzuty, że poświęcałem dotąd niewiele uwagi opisom egzekucji. Zawsze należy interesować się tymi sprawami. Nigdy nie wiadomo, co może się zdarzyć. Czytałem, jak wszyscy, sprawozdania w dziennikach, ale istniały z pewnością dzieła specjalne, do których nigdy nie byłem ciekaw zajrzeć. A tam być może znalazłbym opisy ucieczek. Dowiedziałbym się, że przynajmniej w jednym wypadku koło zatrzymało się, że w tym niepowstrzymanym pędzie przypadek lub szczęście choć raz jeden coś zmieniły. Raz jeden. Sądzę, że w jakimś sensie to by mi wystarczyło. Moje serce dopowiedziałoby resztę. Dzienniki mówiły często o długu należnym społeczeństwu. Trzeba go wedle nich spłacić. Ale to nie przemawia do wyobraźni. Liczyła się tylko możliwość ucieczki, skok ponad bezlitosnym rytuałem. Szalony bieg, który ofiarowywał wszystkie szanse nadziei. Oczywiście nadzieja to zostać zastrzelonym na rogu ulicy w pełnym biegu, przelatującą kulą, ale rozważywszy wszystko dokładnie, nic nie pozwalało sądzić, że danym mi będzie ten luksus. Wszystko mi go wzbraniało, mechanizm wciągał mnie od nowa. Pomimo dobrej woli, nie mogłem pogodzić się z tą wyzywającą pewnością, gdyż w końcu istniał. Śmieszny rozdźwięk między wyrokiem, który ją uzasadniał, a niczym niewzruszonym przebiegiem rzeczy od momentu, gdy ów wyrok zapadł. Fakt, że orzeczenie sądu zostało odczytane o ósmej, a równie dobrze mogło to nastąpić o piątej, fakt, że mogło ono być zupełnie inne, że zostało powzięte poprzez ludzi, którzy zmieniali bieliznę, że wydano je w imię pojęć tak nieokreślonych jak naród francuski czy niemiecki czy chiński. Wszystko to, według mnie, ujmowało wiele powagi temu rozstrzygnięciu. Jednakże, muszę przyznać, że od tej sekundy, kiedy ono zapadło, jego skutki stawały się równie poważne, równie namacalne, jak ściana, o którą rozgniatałem ciało. W tym czasie przypomniałem sobie pewną historię, którą mama opowiadała mi o moim ojcu. Nie znałem go, być może wiedziałem dokładnie o tym człowieku tylko to, co wówczas powiedziała mi mama. Poszedłem zobaczyć egzekucję jakiegoś mordercy. Robiło mu się słabo na myśl, że tam pójdzie. Poszedł jednak, a po powrocie wymiotował przez pół dnia. Wtedy czułem do ojca lekki wstręt. Teraz rozumiałem go. To było takie proste. Jakże mogłem nie dostrzec, że nie ma nic ważniejszego, jak wykonanie wyroku śmierci, i że w gruncie rzeczy była to jedyna rzecz naprawdę dla człowieka interesująca. Gdybym kiedyś wyszedł z tego więzienia, chodziłbym oglądać wszystkie egzekucje. Sądzę, że źle robiłem rozważając taką możliwość, gdyż na myśl, że wczesnym rankiem staje się wolny poza kordonem policji, poniekąd po drugiej stronie, na myśl, że jestem widzem, który przyszedł popatrzeć i potem może wymiotować. Fala trującej radości podchodziła mi do serca, a to nie było rozsądne. Źle robiłem, dając się ponieść takim przypuszczeniom, ponieważ w chwilę potem było mi tak okropnie zimno, że kuliłem się cały pod kocem, szczękałem zębami i nie mogłem nad tym zapanować. Ale oczywiście nie można być zawsze rozsądnym. Innym razem, na przykład, układałem projekty ustaw, reformowałem postępowanie karne. Stwierdziłem, że najważniejszą rzeczą jest dać pewną szansę skazanemu. Jedną na tysiąc. To już wystarczałoby, żeby naprawić mnóstwo rzeczy. I tak wydało mi się, że można by wynaleźć związek chemiczny, który zaaplikowany zabijałby skazanego na śmierć. Myślałem skazanego na śmierć w dziewięciu na dziesięć wypadków. On wiedziałby o tym. To był warunek. Gdyż po namyśle Rozpatrzywszy rzecz całą uspokojnie, dochodziłem do wniosku, że ujemną stroną gilotyny było to, iż nie pozostawiała żadnej szansy, absolutnie żadnej. Słowem, śmierć skazanego została raz na zawsze przesądzona. To była rzecz zamknięta, sprawa ustalona, porozumienie zawarte, do którego nie ma po co wracać. Jeśli nóż rzadkim trafem chybił, zaczynano od nowa. W rezultacie niemiłe było to, że skazany powinien życzyć sobie dobrego funkcjonowania maszyny. Twierdzę, że jest to ujemna strona gilotyny. Co prawda tylko z pewnego punktu widzenia, bo z innego cała tajemnica dobrej organizacji mieści się właśnie w tym. Słowem skazany musiałem przyznać zostaje zmuszony do współpracy moralnej. W jego interesie leży, żeby wszystko poszło bez przeszkód. Musiałem również stwierdzić, że dotychczas miałem o tych sprawach błędne wyobrażenie. Sądziłem długo, nie wiem nawet dlaczego, że idąc na gilotynę, należało wstąpić na szafot, wspiąć się po stopniach. Sądzę, że wiązało się to z rewolucją 1789 roku, to znaczy z tym wszystkim, czego mnie o tych sprawach nauczono, lub co mi pokazano. Lecz pewnego ranka przypomniałem sobie fotografię. Zamieszczoną w gazetach w związku z jakąś głośną egzekucją, w rzeczywistości maszyna ustawiona była po prostu na ziemi. Najzwyczajniej w świecie. Była o wiele węższa, niż sądziłem. To dość zabawne, że nie wiedziałem o tym wcześniej. Maszyna na zdjęciu uderzyła mnie precyzją wykonania, starannym wykończeniem i połyskiem. Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie o tym, czego nie zna. Musiałem natomiast stwierdzić, że odwrotnie. Wszystko było bardzo proste. Maszyna stoi na tym samym poziomie, co człowiek, który się do niej zbliża. Podchodzi do niej, jakby szedł na spotkanie z żywą osobą. To także jest niemiłe: wchodzenie na szafot, zbliżanie się do nieba, wyobraźnia miała się o co zaczepić. Podczas gdy tu mechanizm znowu druzgotał wszystko, zabijano człowieka dyskretnie, nieco wstydliwie i bardzo. Precyzyjnie. Były jeszcze dwie sprawy, nad którymi rozmyślałem ciągle: świt i moja prośba o ułaskawienie. Chciałem być jednak rozsądny i nie myśleć o tym. Kładłem się, patrzyłem na niebo i starałem się nim zainteresować. Stawało się zielone, był wieczór. Robiłem jeszcze jeden wysiłek, żeby odwrócić bieg moich myśli. Wsłuchiwałem się w bicie serca nie mogłem sobie wyobrazić że ten odgłos który towarzyszył mi od tak dawna może kiedyś ustać nigdy nie miałem prawdziwej wyobraźni usiłowałem jednak wyobrazić sobie ową sekundę kiedy bicie serca nie znajdzie już swego przedłużenia w moich skroniach ale na próżno świt i moja prośba o ułaskawienie były obecne w końcu zdecydowałem że najrozsądniej będzie nie sprzeciwiać się sobie Przychodzili o świcie. Wiedziałem o tym. W rezultacie noce wypełniało mi oczekiwanie na ów świt. Nigdy nie lubiłem być zaskoczony. Kiedy mam mnie coś spotkać, wolę być na miejscu. Wskutek tego sypiałem tylko trochę w ciągu dnia, a całe noce niecierpliwie oczekiwałem, aż na tafli nieba zrodzi się światło. Najtrudniejsze były te niepewne godziny, kiedy wiedziałem, że mają zwyczaj przychodzić. Po północy czekałem, czatowałem na nich. Nigdy moje ucho nie zarejestrowało tylu odgłosów, odróżniających ich ton i nasilenie. Mogę powiedzieć, że do pewnego stopnia miałem szczęście w tym okresie, ponieważ ani razu nie usłyszałem kroków. Mama mówiła często, że człowiek nie jest nigdy zupełnie nieszczęśliwy. Przyznawałem jej rację, kiedy niebo nabierało barw, i dzień wślizgiwał się do mojej celi. Bo również dobrze mógłbym był usłyszeć kroki, i moje serce mogło pęknąć. I chociaż najlżejszy szelest rzucał mnie do drzwi, chociaż zuchem przyciśniętym do framugi czekałem, jak oszalałyby w końcu posłyszeć własny oddech i przestraszyć się, że jest tak chrapliwy, podobny do harczenia psa, to jednak w rezultacie moje serce nie pękło. I zyskałem jeszcze 24 godziny. Przez cały dzień istniała również sprawa mojej prośby o ułaskawienie. Sądzę, że ustosunkowałem się do niej najrozsądniej, jak mogłem. Obliczyłem stan posiadania i wyciągnąłem największy zysk z moich myśli. Zakładałem najgorszą możliwość. Moja prośba o ułaskawienie została odrzucona. A więc umrę. Wcześniej niż inni. To jasne. Ale przecież wszyscy wiedzą, że życie nie jest wcale warte trudu przeżywania. W gruncie rzeczy dokładnie zdawałem sobie sprawę, że to nie ma znaczenia, czy się umiera w trzydziestym czy w siedemdziesiątym roku życia, ponieważ jest oczywiste, że w obydwu wypadkach inni mężczyźni i inne kobiety żyć będą dalej i to przez tysiące lat. Słowem, nie ma nic bardziej oczywistego. To zawsze ja bym umierał, teraz czy za 20 lat. W tym momencie przeszkadzał mi jednak w rozumowaniu potworny skurcz, jakiego doznawałem na myśl o tych 20 latach, które miałbym do przeżycia. Musiałem to przemóc, wyobrażając sobie, czym byłyby moje myśli za lat 20, gdy stanąłbym wszelako przed tym samym. Za chwilę, gdy się umiera, słowa jak i kiedy nie mają oczywiście żadnego znaczenia. A więc trudność polegała na tym, by nie zgubić wyrozumowanego sensu tego a więc. A więc musiałem się pogodzić z odrzuceniem mojej prośby o ułaskawienie. Z tą chwilą, dopiero z tą chwilą miałem, by tak rzec, prawo, udzielałem sobie zezwolenia na przystąpienie do drugiej możliwości. Zostałem ułaskawiony. Męczyło mnie, że musiałem opanować płomienny poryw krwi i ciała, który mącił mi wzrok niedorzeczną radością. Musiałem uczynić wysiłek, by powściągnąć ten krzyk i wyperswadować go sobie. Musiałem zachować się naturalnie nawet w tym drugim wypadku, by uprawdopodobnić swoją rezygnację w pierwszym. Wtedy, kiedy mi się to udawało, zdobywałem godzinę spokoju. Tak czy inaczej, to było nie do pogardzenia. Właśnie w takiej chwili raz jeszcze odmówiłem przyjęcia kapelana. Leżąc, odgadywałem po szczególnej jasności nieba zbliżanie się letniego wieczoru. Przed chwilą odrzuciłem moją prośbę o ułaskawienie i czułem, jak fale krwi zaczynają krążyć we mnie miarowo. Nie czułem potrzeby widzenia kapelana. Po raz pierwszy od długiego czasu myślałem o Marii. Od wielu dni nie pisała do mnie. Tego wieczoru. Zastanowiłem się nad tym, i przyszło mi na myśl, czy nie zmęczyło jej to, że jest kochanką skazanego na śmierć. Pomyślałem również, że może zachorowała lub umarła. To mieściło się w porządku rzeczy. Jakżeż mogłem cokolwiek o tym wiedzieć, jeśli poza związkiem naszych dwu ciał, teraz rozdzielonych, nic nas nie łączyło i nie przypominało jednemu o drugim. Od tej chwili zresztą wspomnienia o Marii. Stałyby się obojętne. Nieżywa nie interesowała mnie więcej. Uważałem to za normalne, rozumiejąc bardzo dobrze, iż ludzie zapomną o mnie po mojej śmierci. Nie mieliby już co począć ze mną. Nie mogę nawet powiedzieć, żeby było mi ciężko o tym pomyśleć. Akurat w tym momencie wszedł kapelan. Kiedy go zobaczyłem, poczułem lekki dreszcz. Spostrzegł to i powiedział, żebym się nie bał. Odrzekłem, że zazwyczaj przychodzi o innej porze. Powiedział, że jest to wizyta czysto przyjacielska, która nie ma żadnego związku z moją prośbą o ułaskawienie, o której losach nic zresztą nie wie. Usiadł na pryczy i poprosił, żebym zajął miejsce obok niego. Odmówiłem. Zauważyłem, że mimo to miał bardzo łagodny wyraz twarzy. Siedział chwilę z rękami wspartymi o kolana, z głową spuszczoną, przyglądając się swoim dłoniom. Były kształtne i muskularne. Przywodziły na myśl zwinne zwierzątka. Powoli pocierał jedną o drugą, potem siedział z głową opuszczoną, tak długo, że w pewnym momencie ogarnęło mnie wrażenie, jakbym o nim zapomniał. Ale on raptownie podniósł głowę i spojrzał mi prosto w twarz. Dlaczego, powiedział, nie zgadzasz się na moje odwiedziny? Odpowiedziałem, że nie wierzę w Boga. Chciał wiedzieć, czy jestem tego zupełnie pewien. Powiedziałem, że nie zadaję sobie takich pytań. To zagadnienie wydaje mi się bez znaczenia. Odchylił się wówczas do tyłu i oparł plecami o mur, dłonie położył płasko na udach. Jak gdyby nie zwracając się do mnie, zauważył, że czasem jesteśmy czegoś pewni, a w rzeczywistości tak nie jest. Nic nie powiedziałem. Spojrzał na mnie i spytał. Co pan o tym myśli? Odpowiedziałem, że to jest możliwe. Lecz jeśli nawet nie jestem pewny tego, co mnie rzeczywiście interesuje, to z całą pewnością wiem, co mnie nie interesuje. I właśnie to, o czym mówił, nie interesuje mnie. Odwrócił oczy i ciągle, nie zmieniając pozycji, spytał, czy nie mówię tego w przystępie rozpaczy. Wyjaśniłem mu, że nie jestem zrozpaczony, boję się tylko, ale to jest zupełnie naturalne. Pan Bóg ci wtedy pomoże, zauważył. Wszyscy, których widywałem w Twoim położeniu, zwracali się ku Niemu. Uznałem, że to ich rzecz. Świadczyło to również, że mieli czas. Co do mnie, nie chcę, żeby mi pomagano i naprawdę brak mi czasu, żeby się interesować tym, co mnie nie interesuje. W tym momencie jego dłonie uczyniły gest rozdrażnienia, ale szybko opanował się i zaczął układać fałdy sutanny. Kiedy skończył, zwrócił się do mnie, mój przyjacielu. Jeśli mówił tak do mnie, to nie dlatego, że byłem skazany na śmierć. Jego zdaniem wszyscy jesteśmy skazani na śmierć. Przerwałem mu, mówiąc, że to nie jest to samo i zresztą w żadnym wypadku nie może stanowić pocieszenia. Zapewne, zgodził się ze mną, ale i tak umrze pan kiedyś, jeśli nie umrze pan dzisiaj. Wyłoni się więc to samo pytanie. Jak przystąpi pan do tej straszliwej próby? Odpowiedziałem, że przystąpię do niej zupełnie tak samo, jak przystępuję w tej chwili. Przy tych słowach podniósł się i spojrzał mi prosto w oczy. Jest to gra, którą dobrze znałem, bawiliśmy się z nią z Emanuelem i Celestynem i na ogół to oni odwracali oczy. Kapelan również znał tę grę, od razu to zrozumiałem. Powieka jego nie drgnęła, nie drgnął również jego głos, kiedy powiedział nie ma pan więc żadnej nadziei i żyje pan z myślą, że umrze pan cały, bez reszty? Tak, odpowiedziałem. Wówczas spuścił głowę i usiadł. Powiedział, że mnie żałuje. Sądził, że człowiek nie może tego znieść. Ja jednak czułem tylko jedno: że zaczyna mnie nudzić. Teraz z kolei ja się odwróciłem i poszedłem do okienka. Oparłem się plecami o mur. Mimo roztargnienia usłyszałem, że znowu zaczyna mnie wypytywać. Mówił głosem niespokojnym i nalegającym. Zrozumiałem, że jest wzruszony i zacząłem się przysłuchiwać uważniej. Wyraził pewność, że moja prośba o ułaskawienie zostanie przyjęta, ale że dźwigam brzemię grzechu, z którego muszę się uwolnić. Jego zdaniem sprawiedliwość ludzka jest niczym, a wszystkim jest sprawiedliwość Boga. Zauważyłem, że to sprawiedliwość ludzka skazała mnie na śmierć. Odparł, że nie zmyła jednak mego grzechu. Powiedziałem, że nie wiem, co to jest grzech. Oznajmiono mi tylko, że jestem winny. Jestem winny, płacę, nie można niczego więcej ode mnie wymagać. W tym momencie wstał na nowo, a ja pomyślałem, że w tej celi tak wąskiej, jeśli się chce poruszyć, nie ma wyboru. Mógł jedynie albo siedzieć, albo stać. Miałem. Oczy wbite w ziemię, uczynił krok w moim kierunku i zatrzymał się, jak gdyby nie śmiał iść dalej. Poprzez kraty spoglądał na niebo. Mylisz się, mój synu, powiedział. Można by od ciebie żądać więcej i być może zażądają tego. Czego? Mogą zażądać, żebyś ujrzał. Co ujrzał? Kapelan rozejrzał się wokół. I odezwał się głosem, który wydał mi się nagle bardzo zmęczony. Te wszystkie kamienie ociekają cierpieniem. Wiem o tym. Nigdy nie spoglądałem na nie bez udręki. Ale wiem z głębi serca, iż najbardziej nieszczęśni spośród nas widzą, jak wyłania się z ciemności oblicze Boga. Zażądają od Pana, żeby Pan ujrzał to oblicze. Ożywiłem się nieco. Powiedziałem, że od miesięcy przyglądam się tym murom. Nie istnieje na świecie nic ani nikt, kogo znałbym lepiej. Być może kiedyś, bardzo dawno szukałem tu jakiejś twarzy, ale ta twarz miała barwę słońca i płomień pożądania. To była twarz Marii. Szukałem jej na próżno. Teraz to się skończyło. W każdym razie nie widziałem, żeby cokolwiek wyłaniało się z tych ociekających kamieni. Kapelan... Spojrzał na mnie z odcieniem smutku. Stałem wsparty plecami o ścianę, a dzień spływał po moim czole. Powiedział parę słów, których nie dosłyszałem i spytał bardzo szybko, czy pozwolę, żeby mnie uścisnął. Nie, odpowiedziałem. Odwrócił się, podszedł do ściany i wolno przeciągnął po niej ręką. „ Kocha pan więc te ziemię do tego stopnia? — szepnął. Nic nie odpowiedziałem. Długo stał odwrócony jego obecność ciążyła mi i drażniła mnie już chciałem mu powiedzieć żeby sobie poszedł i zostawił mnie ale on nagle wybuchnął i krzyknął zwracając się do mnie nie nie mogę panu uwierzyć jestem pewien że zdarzało się panu pragnąć innego życia odpowiedziałem że oczywiście tak było ale to miało nie większe znaczenie niż gdybym pragnął być bogatym lub bardzo szybko pływać czy mieć ładniejsze usta Prawa tego samego rzędu. Powstrzymał mnie. Był ciekaw, jak sobie wyobrażałem to inne życie. Krzyknąłem wówczas życie, w którym mógłbym wspominać obecne. I natychmiast potem powiedziałem mu, że mam już tego dosyć. Chciał mi znowu mówić o Bogu, ale podszedłem do niego i usiłowałem mu wytłumaczyć po raz ostatni, że zostało mi już mało czasu. Nie chcę go tracić z panem Bogiem. Próbował zmienić temat, pytając: Dlaczego mówię do niego, panie, a nie mój ojcze? To mnie zdenerwowało i powiedziałem, że nie jest moim ojcem, jest po stronie innych. Nie, mój synu, powiedział, kładąc mi rękę na ramieniu. Jestem z tobą, ale ty nie możesz o tym wiedzieć, ponieważ masz ślepe serce. Będę się za ciebie modlił. Wówczas, nie wiem dlaczego, coś we mnie pękło. Zacząłem krzyczeć na całe gardło. Przeklinać go i mówić, żeby się za mnie nie modlił. Schwyciłem go za kołnierz sutanny, wylałem na niego wszystko, co miałem na sercu, przeskakując od radości do wściekłości. Miał taką pewną siebie minę, prawda? A jednak żadne z jego przeświadczeń nie było warte włosa kobiety. Nie miał nawet pewności, że żyje, ponieważ żył jak umarły. Co do mnie, zdawało się, że mam puste serce. Lecz byłem pewny siebie samego, pewny wszystkiego, pewniejszy niż on, pewny swego życia i tej śmierci, która na mnie na mnie czekała. Tak, miałem tylko to, ale przynajmniej panowałem nad tą prawdą, w równej mierze jak ona panowała nade mną. Miałem rację, mam nadal rację, zawsze miałem rację. Żyłem w taki sposób, mógłbym żyć winny. Robiłem jedne rzeczy, nie robiłem innych. Nie uczyniłem tej rzeczy, ponieważ czyniłem tamtą. Cóż ponadto? Było tak, jakbym przez cały ten czas oczekiwał na ową chwilę i ten świt, gdy zostanę usprawiedliwiony. Nic, nic nie ma znaczenia i dobrze wiedziałem dlaczego. On również wiedział dlaczego. Z głębi mojego przyszłego losu, w absurdzie życia, które wiodłem, wznosił się ku mnie od lat, które jeszcze nie nadeszły, mroczny podmuch. Zrównując na swej drodze wszystko, co mi wówczas ofiarowano w latach, które przeżyłem, niewiele prawdziwszych od tamtych. Cóż obchodziła mnie cudza śmierć, miłość matki, jakież znaczenie miał dla mnie jako Bóg, rodzaje życia, los, który się wybiera, skoro jeden tylko los miał wybrać mnie samego, a wraz ze mną miliardy uprzywilejowanych, którzy podobnie jak kapelan, mienią się moimi braćmi. Czy rozumie zatem? Wszyscy byli uprzywilejowani, istnieją tylko uprzywilejowani. Ich również skażą pewnego dnia. Jego także skażą. Jakież miałoby znaczenie, gdyby oskarżono go o morderstwo i ścięto, ponieważ nie płakał na pogrzebie matki? Pies Salamana był tyleż samo warty, co jego żona, kobieta, automat. Była taką samą winowajczynią, jak paryżanka, z którą ożenił się Maison lub Maria, która miała ochotę wyjść za mnie. Jakież miało znaczenie, że Rajmund był moim kumplem, podobnie jak Celestyn, który był więcej wart od niego? Jakież miało znaczenie, że Maria pozwala się dziś całować jakiemuś nowemu merson? Czy rozumie więc ten skazaniec, że z głębi mojej przyszłości dławiłem się, krzycząc to wszystko? Ale już wyrwali mi z rąk kapelana i strażnicy zaczęli mi wygrażać. On jednakże uspokoił ich i popatrzył na mnie chwilę w milczeniu. Miał oczy pełne łez. Odwrócił się i znikł. Po jego odejściu odzyskałem spokój. Byłem wyczerpany, rzuciłem się na prycze, pewnie zasnąłem. Gdy obudziłem się, gwiazdy patrzyły mi w twarz. Odgłosy ze wsi dochodziły aż do mnie. Zapach nocy, ziemi i soli chłodził mi skronie. Cudowny spokój uśpionego lata wypełniał mnie jak przypływ morza. W tym momencie na krawędzi nocy zawyły syreny, obwieszczały odjazd do innego świata, który był mi teraz na zawsze obojętny. Po raz pierwszy od bardzo dawna pomyślałem o mamie. Wydało mi się, że rozumiałem, dlaczego pod koniec życia wzięła sobie narzeczonego, dlaczego chciała zagrać od początku. Tam, tam również wokół tego przytułku, w którym dogasały ludzkie istnienia, Wieczory były melancholijnym wytchnieniem. Będąc tak blisko śmierci, mama widocznie poczuła się od niej wolna i gotowa zacząć wszystko od początku. Nikt, nikt nie miał prawa płakać nad nią. Ja również czułem się gotów przeżyć wszystko od nowa. Jak gdyby ten wybuch wielkiej wściekłości oczyścił mnie ze zła, odebrał mi nadzieję wobec tej nocy pełnej znaków i gwiazd. Po raz pierwszy pozwoliłem się ogarnąć tkliwej nieczułości świata. Czując, że tak jest do mnie podobny, tak braterski, pojąłem, że byłem szczęśliwy, że jestem nim nadal. I aby wszystko się dopełniło, abym poczuł się mniej samotny, pozostało mi jeszcze pragnąć, by w dniu mojej egzekucji było dużo widzów i by mnie powitali okrzykami nienawiści.